Odłów nutrii w Rybniku wstrzymany do końca tego roku. Taką informację przekazała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W przyszłym roku mają być wznowione działania, tak by ten gatunek zniknął całkowicie ze środowiska. Paweł Jędrusik. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zabrała głos w sprawie eliminacji nutrii, a także tworzenia azylii dla nich. Działania dotyczące odłowu tych zwierząt zostaną wstrzymane do końca tego roku. Nie oznacza to, że dalsze działania w zakresie odłowu i eliminacji nutrii nie będą podejmowane. Od przyszłego roku te działania zostaną ponowione, tak aby ten gatunek ostatecznie zniknął ze środowiska. GDOŚ przypomina, że nutria jest obcym gatunkiem inwazyjnym, który wyrządza dużo szkody. Zwierzęta te są eliminowane w innych krajach. Dla przykładu we Francji zabija się ich 400 tysięcy rocznie. Zdaniem GDOŚ konieczne jest szybkie podjęcie działań w tej sprawie, póki populacja jest stosunkowo niewielka. Nutrie nie pochodzą stąd, nie występują tu naturalnie. Wszystkie te populacje wzięły się z zaniedbań ze strony człowieka. Pierwszych polegających na ucieczce do środowiska, czy po prostu zwykłym porzuceniom tych zwierząt. Obecnie w Rybniku dwa podmioty mają zgodę GDOŚ na utworzenie azylu dla tych zwierząt. Ośrodek jest w trakcie budowy. Prace idą bardzo szybko, natomiast tutaj zaznaczam, że nawet jeżeli byłby ukończony, to nutrie, które są pod naszą opieką, nie mogłyby tam jeszcze trafić. Bo te muszą być najpierw wysterylizowane, a wcześniej muszą przejść kwarantannę